Mocne słowa Viktora Orbana o Donaldzie Tusku. Węgry chcą wysyłać migrantów do Brukseli? Centralny port komunikacyjny we Frankfurcie? Polacy wściekli się. W dzisiejszym materiale omówimy wszystkie te tematy. Ostatnio na portalu X ponownie popularna staje się wypowiedź premiera Viktora Orbana z wiecu Fideszu z 2022 roku. Podczas tego wydarzenia Orban ostro wypowiedział się na temat węgierskiej opozycji, a przy okazji krytycznie podsumował również szefa Platformy Obywatelskiej. Jego słowa wzbudziły wtedy wiele emocji, a teraz ponownie wracają do dyskusji publicznej, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji politycznej. Végső kétségbeesésükben ide hívták már Donald Tuskot is Lengyelországból. Ide hozták azt a lengyelt, akit otthon is szégyelnek, aki először szétverte a saját pártját Lengyelországban, aztán szétverte az Európai Néppártot Brüsszelben. Donald Tusk maga a fekete macska, aki csak bajt hoz az ember fejére. Régi tanács, fogadjuk meg, soha se akadályoz meg az ellenfeledet abban, hogy hibát kövessen el. Wypowiedź ta wzbudziła wiele emocji i podzielonych opinii, ale jeszcze więcej emocji wzbudziła informacja o rozbudowie lotniska we Frankfurcie. Lufthansa Cargo ogłosiła rozbudowę lotniska we Frankfurcie, gdzie powstanie nowoczesny port przeładunkowy. Inwestycja ma kosztować prawie 600 milionów euro. Projekt ten ma wzmocnić konkurencyjną pozycję centrum logistycznego w Europie i stworzy nowoczesną, bardziej zrównoważoną infrastrukturę. Prezes projektu zaznaczył, że inwestycja wzmocni rolę lotniska we Frankfurcie jako centralnego węzła cargo w Europie. CPK jednak powstanie. I to do 2030 roku. Niestety we Frankfurcie, gdzie Lufthansa właśnie ogłosiła budowę największego i najnowocześniejszego w Europie lotniczego portu przeładunkowego. U nas jak zwykle się nie da. Wyjaśniło się, dlaczego Tusk opóźnia CPK jak może. Napisał kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen. Krytycy wskazywali, że projekt to jedynie rozbudowa już istniejącego lotniska. Jednak wyraźnie widać, gdzie projekty są traktowane priorytetowo, gdzie u nas niepotrzebnie komplikujemy i utrudniamy procesy. W innych miejscach można dostrzec dynamiczny postęp. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek skomentował całą sytuację słowami: może trzeba było oprzeć projekt nowego lotniska o jakieś istniejące, a nie planować greenfield. Wtedy byłoby i szybciej, i taniej. Frankfurt za 600 milionów euro rozbudowuje istniejące lotnisko. CPK to lotnisko budowane od zera za 15 razy więcej. Pan tak na poważnie? Chciałby pan CPK budować w oparciu o istniejące lotnisko? Które? Modlin? Łódź? Chopina? Żeby nie planować greenfield? Niestety ręce opadają. A i jeszcze jedno. To, że jakaś inwestycja kosztuje 15 razy więcej, nie oznacza, że trzeba ją budować w 15 razy dłuższym harmonogramie. W ogóle się może okazać, że ten harmonogram nie musi być dłuższy. Cytując klasyka, powinien pan o tym wiedzieć, napisał radca prawny Michał Czarnik. Maciej Lasek, powołany na pełnomocnika do spraw CPK jeszcze przed objęciem władzy przez koalicję Tuska, był zagorzałym przeciwnikiem tej inwestycji. Warto to mieć na uwadze, analizując jego podejście do projektu. Z tego terenu, który państwo za mną widzicie, z tego lotniska, z tej wsi, która jest za mną, będzie wysiedlonych prawie 3200 osób. 3200 osób wysiedlonych tylko dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wybudować mega lotnisko, z którego nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał latać. Mega lotnisko, które zniszczy wszystkie inne okoliczne lotniska. Mega lotnisko, które będzie kosztowało prawie 40 miliardów złotych, samo lotnisko i 100 miliardów kolej. Czy tych pieniędzy nie można byłoby wydać zupełnie inaczej i bardziej rozsądnie? Maciej Lasek albo jawnie kłamał, albo był wtedy niedoinformowany. Znaczna część funduszy na realizację projektu ma pochodzić od inwestorów, a wysiedlenia mieszkańców polegały głównie na oferowaniu odkupienia nieruchomości za kwoty przekraczające ich wartość rynkową. A sam projekt jest nawet na liście strategicznych projektów Unii Europejskiej. Wracając do Węgier, to mam dla was bardzo ciekawą informację. Węgry chcą wysyłać nielegalnych migrantów autobusami do Brukseli.
Na konferencji prasowej sekretarz stanu w węgierskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Bence Retvári powiedział, że Unia chce zmusić Węgry do wpuszczenia nielegalnych migrantów przez swoje granice. Dodał, że rząd węgierski zaoferuje tym osobom dobrowolnie i bezpłatnie podróż w jedną stronę do Brukseli. Na tle autobusów z podświetlanymi znakami z napisem Rożke Bruksela, trasą, którą mieliby jechać migranci z południowej granicy Węgier z Serbią do siedziby Unii w Belgii, Retvári powiedział, że transport zostanie przeprowadzony po wdrożeniu europejskiej procedury. Ale nie sprecyzował, jaki status będą mieli ubiegający się o azyl po przewiezieniu do stolicy Unii. Jeśli Bruksela chce nielegalnych migrantów, może ich sobie wziąć, dodał. Mocne stanowisko. Jakie wy macie zdanie? Czy to samo powinniśmy zrobić my? Nawet jeśli tak, to z rządem Donalda Tuska raczej ciężko. Jakie macie zdanie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do następnego, cześć.